Ty się patrzysz na mnie, ja się patrzę na ciebie. Tak jak ten czujnik. Ten czujnik też się na ciebie patrzy. Ten czujnik mówi ci, kiedy jest szczęśliwy, a kiedy nie. Ten czujnik nie jest szczęśliwy, bo aktualnie podczas nagrywania tego filmu mamy 29,8 stopni. Więc ja też jestem bardzo nieszczęśliwy, będąc w takich warunkach. Więc ten czujnik odpowiada moim uczuciom. A ja dzisiaj dla was przetestuję najnowszy czujnik temperatury i wilgotności od Xiaomi, tego chińskiego Xiaomi, z Chin, prosto z Chin, działającego po Bluetooth. Zapraszam. I się udało! Dotarliśmy do 30 stopni. Nagrywamy w 30 stopniach i nie, nie jest to Grecja. Nie są to Włochy, tylko nasze cudowne Mysłowice i lampy. Czyli ten oto czujniczek pokazuje nam, jaka jest temperatura. Aczkolwiek może to, że go trzymam, to też go trochę zawyża. Nieważne. Mogę mówić, że jest 30 stopni, 52% wilgotności. Czyli mamy tutaj do czynienia z jednym z najmniejszych, a w moich rękach najmniejszym, czujnikiem temperatury i wilgotności z wyświetlaczem, który możemy sobie wygodnie postawić w ten sposób albo w ten sposób. Nie widać go. Pokazujemy w kamerze, że go nie widać. Albo tak, ale tak to by nie miało sensu. Czujnik, który działa na bateryjce CRC2032. Czujnik, który możemy postawić albo przykleić za pomocą taśmy dwustronnej w dowolne miejsce i który pokazuje nam właśnie te dwie wartości, które są bardzo istotne w naszym życiu, czyli jaka jest temperatura. Powyżej 26 stopni w mieszkaniu dla mnie to jest naprawdę dużo. Aktualnie mamy 30. No i jaka jest wilgotność? 55% i rośnie. Czyli zaczyna nam się robić taki trochę las równikowy tutaj. Ciekawe, czy w trakcie filmu zacznę się jakoś specjalnie pocić. 31%. 32%. Nie, chyba idziemy na jakiś rekord w kręceniu filmu. Jeżeli chodzi o ten czujnik, czujnik jest typowo chiński, tak jak Wam wspominałem. Zaraz pokażę go w aplikacji Xiaomi Home. Czujnik jest z Chin, ale można go też dostać w dystrybucji europejskiej. Działa na bateryjce CR2032. Oprócz tych dwóch wartości daje nam taką minkę, która nam mówi, kiedy jest szczęśliwa, a kiedy nie. Aktualnie jest bardzo nieszczęśliwa i działa po Bluetoothie, czyli technologii, za którą bardzo średnio przepadam, bo zawsze trzeba być obok, żeby coś szczytać. Ale jeżeli będziecie mieli bramkę Bele, na przykład Mi Hub V3 albo lampkę Philips Xiaomi LED, to wtedy możecie ją podpiąć do swojej bramki BLE i będzie ona działała zdalnie poprzez Wi-Fi. Jeśli chodzi o wielkość tego maleńkiego czujnika temperatury, to mamy tak, jeżeli chodzi o wysokość i szerokość, to jest 4,3 cm, bo to jest kwadrat w każdą stronę, a grubość to jest 1,2 cm, więc jest ona naprawdę, naprawdę maleńki. Możemy go sparować wyłącznie z aplikacją Mi Home, tak jak Wam wspominałem, i to z aplikacją na serwerze chińskim. Więc ja w tym momencie ją sobie odpalę. Już szeruję z Wami ekran. I już powinniście widzieć tak jak to, co widzimy w aplikacji. No bo mamy sparowanie po Bluetooth, więc mamy temperaturę i wilgotność. Tak jak Wam wspominałem, możecie tutaj zobaczyć. Na dole mamy historię, czyli możemy sobie zobaczyć, jak w czasie ostatnich tutaj akurat 4 godzin, ale możemy sobie to oczywiście zwiększyć i sobie popatrzeć. Przez dzień, miesiąc czy 6 miesięcy. Mamy ten czujnik od dosłownie chwili, więc 6 miesięcy go nie ma. Jeżeli chodzi o takie typowe ustawienia, mamy tryb dla niemowląt. Ok, czy to jest specjalny tryb dla dzieci? Kiedy mówi nam, jaka jest odpowiednia temperatura 20 do 24 stopni i jaka jest odpowiednia wilgotność 45 do 70%. Więc jeżeli macie małe dzieci, to też możecie go użyć. Na pewno to jest w porządku. Jeżeli lubicie Fahrenheita, czyli jesteście ze Stanów, albo nie wiem, kto inny lubi Fahrenheita, można sobie zmienić na Fahrenheita. Proszę bardzo. No i oczywiście możemy go dodać do różnego rodzaju automatyzacji. I przy okazji od razu opowiem Wam historię, która się wydarzyła z tym czujnikiem i z Soshi. Otóż Soshi ma lampkę Mi Bedside Lamp 2. Możecie znaleźć ją również na naszym kanale. I ta lampka się włączała i wyłączała w kompletnie losowych momentach. Więc oczywiście pierwsza diagnoza była bardzo prosta. Ariel, przestań bawić się moją lampką. Mimo, że oczywiście nie mam dostępu do sieci Wi-Fi, nie zarządzam wszystkimi sprzętami smart wszystkich ludzi, ale pierwsze oskarżenia poszły prosto we mnie. Wiadomo. Soshi zastanawiała się, czy to może nie jacyś inni hakerzy.
No i kminiła, co to jest. I okazało się, że gdy dodawała ten czujnik, to była jakaś podstawowa automatyzacja, czasami takie są, która, gdy ten czujnik stwierdzał, że temperatura jest zbyt wysoka, wtedy zapalała lampkę na dany kolor. Dzięki czemu dopiero po znalezieniu tej automatyzacji Sashi była w stanie dowiedzieć się, o co chodzi i czemu ta jej lampka się w kompletnie losowych momentach wyłącza. Jeżeli myślicie, że mnie przeprosiła, to oczywiście, że się mylicie. W życiu nie ma szans. Sashi po pierwsze nie przeprasza, po drugie na pewno nie mnie. Więc to i tak była moja wina, że ta automatyzacja tam jest i pewnie ja ją zrobiłem. Sorry. Taki mój żywot. Ale niemniej jednak to jasno pokazuje, że możecie porobić nawet automatyzacje mądre i głupie. To już jak tam kto woli. To jest w sumie taka w zależności od wykorzystania. Bo może być mądra, no ale w tym wypadku to po prostu tylko i wyłącznie przeszkadzała. Czujniczek. Mini czujniczek od Xiaomi. Czujniczek po Bluetoothie. Czujniczek, który kosztuje... Ile kosztował na AliExpressie? Na przecenie za 15 zeta. 15 zeta kosztował. To tyle co paczka fajek. Albo... No niedużo to jest, no. To tyle, ile za auto pewnie dajecie, żeby je umyć. A raz nie dacie do umycia i macie taki czujniczek. Czy ja go sobie sprawię? Nie, bo nie ma wsparcia dla HomeKit, ani dla żadnych asystentów. Ale jeżeli wystarczy, że potrzebujecie po prostu takiego małego wyświetlacza, który mówi Wam, jak jest ciepło, jaka jest wilgotność, to wydaje mi się, że naprawdę w niższej cenie to aż będzie podejrzanie. To już 15 ziko to jest podejrzanie. To jest cena tego plastiku tutaj, tej bateryjki CR2032, którą dorzucają. No ale jak jest tak tanio, no to po co kombinować? A ten czujniczek znajdziecie na AliExpress, oczywiście w dziale promocje na SmartMe, gdzie znajdziecie wiele takich super promocji. Tyle tak naprawdę z recenzji. Mam nadzieję, że Wam się podobała, że odkryliście kolejny fajny sprzęt, który może się Wam u Was pojawić w domu, w mieszkaniu bądź na strychu. To dowolnie, jak chcecie. No i oczywiście wpadajcie na nasze pozostałe filmy, poradniki, recenzje, folietony i tak dalej, i tak dalej, i podcasty, i tak dalej.